que ens acull amb aquesta alegria i amb aquesta entrega. M'agradaria que ho aprofitéssiu de cor, perquè el que podeu viure aquí aquests dies no és el mateix que el que un viu quan fa un viatge o quan fa una excursió. Soc el bisbe de Solsona, una diòcesi molt petita, al nord de Catalunya, a l'extrem est, nord-est d'Espanya. I agraeixo de cor al bisbe de Sandomierz i també als germans bisbes que ens acompanyen aquesta acollida tan agradable. I a tots vosaltres, un aplaudiment ben sincer de tots els catalans que avui estem aquí. Будем делать перевод на русский или украинский, это будет тяжело. На украинский лучше. Ну да, я буду говорить по-польски. Хочу подякувать всем участникам, мовящим тутай в нашем языку и мовящим теж в языку украинским и российским. Славянские языки są sobie bliskie, wszyscy się rozumiemy, ale bardzo się cieszymy, że mamy dzisiaj tutaj pomiędzy nami księdza biskupa z Bayon, księdza biskupa z diecezji Salsona i młodzież z Vancouver i z Toronto. Bardzo się cieszymy. Kościół jest powszechny, nie ma granic. Chrzest łączy nas wszystkich. I dzisiaj mieliśmy okazję doświadczyć powszechności tego Kościoła pod znakiem krzyża. Chrystus umarł za nas, abyśmy byli jedno, utunum sint, żeby wszyscy byli jedno. I życzę, byśmy tą jedność wspólnie budowali. Szczęść Boże! And now after beautiful sermon to the English speaking people. So I get to greet all the English-speaking pilgrims. I know we have some from Vancouver. We have Toronto. There's some Americans, I think. We have one. That's outstanding. So we want to welcome you all here. We're very happy that you're here. We've just been strengthened by this Eucharist, by receiving Jesus. And in this strength, we go forward. And especially, we have this incredible experience to be here together. I remember my first World Youth Day I went to as a student nearly 10 years ago. It was amazing to see so many people from all over the world. So I just encourage you going forward, experience what we are as a church. We come from all over, but we're united in our faith in Jesus Christ. Enjoy being with other people, learn from them, what their church is like, what their experiences are like, and have a wonderful Youth Day. God bless. Za chwilę zakończy się msza święta. Po niej wszystkich obecnych zapraszamy na obiad do punktów, które znajdują się poniżej ołtarza. Następnie o godzinie 13:50 wszyscy pielgrzymi gromadzą się przed ołtarzem, skąd rozpocznie się zwiedzanie sanktuarium. In a minute the holy mass will be finished. After it everybody is inviting for dinner to the ponds which will be below the main altar. Then at the